By każdy dzień tak piękny był jak twoje sny. Choć jesteś tak codziennie odmienna. Agata Christie, książka numer 2, Spotkanie w Bagdacie. Rozdział pierwszy, bez tytułu. Kapitan Crosby wyszedł z banku wyraźnie zadowolony, jak człowiek, który realizując czek przekonał się, że ma na koncie więcej niż się spodziewał. Kapitan Crosby często sprawiał wrażenie zadowolonego z siebie. Taki już był. Niewysoki, krępy, z różową twarzą i nastraszonym wojskowym wosikiem. Kropiał godny, ubierał się możnie. Zbyt krzykliwie. Gawędziarz, lubiany w towarzystwie, kawaler po godnym, miłym usposobieniu, od zwykły, niczym niewyróżniający się mężczyzna. Setki takich jak w Crosby można spotkać w wschodzie. Wyszedł na ulicę Bankową, gdzie, jak sama nazwa wskazuje, mieściła się większość tutejszych banków. W chłodnym gmachu banku panował półmrok i zalatywało stęchlizną. Na zapleczu terkotały maszyny do pisania, zagłuszające inne dźwięki. Na ulicy Bankowej w ostrym słońcu wirował kurz. Panował nieopisany harmider. Samochody trąbiły wściekle. Przekupnie przekrzykiwali się jak szaleni. Gdzieniegdzie w małych grupkach toczyły się zacięte spory ludzi, sprawdzających wrażenie, jakby chcieli skoczyć sobie do gardeł, a naprawdę będących za pan brat. Mężczyźni i chłopcy z tacami przemykali ulicą, sprzedając wszelkiego rodzaju towary. Prawidła, cukierki, pomarańcze, banany, ręczniki, grzebienie, żyletki i Bóg wie co jeszcze. Co chwila ktoś zakaszlał albo ktoś spluwał. Nad tym wszystkim unosiło się wysokie, smętne zawodzenie mężczyzn prowadzących osły i konie, którzy przepychali się przez strumień pojazdów i przechodniów nawołując Balek, Balek. Była 11 rano w Bagdadzie. Kapitan Crosby zatrzymał chłopczyka pędącego ze stertą gazet i kupił jakiś dziennik. Z ulicy Bankowej skręcił w ulicę Rashida, główną alternię miasta, ciągnącą się prawie 4 mile wzdłuż rzeki Tygrys. Rzucił okiem na nagłówki, wsunął gazetę pod pachę i poszedł jakieś 20 metrów, po czym zboczył małą uliczkę wiodącą na rozległy dziedziniec. Po drugiej stronie dziedzińca znajdowały się drzwi z mosiężną tabliczką. Crosby wszedł do środka i znalazł się w jakimś biurze. Schludny, iracki urzędnik przerwał pisanie na maszynie i wyszedł mu z uśmiechem naprzeciw. Witam, panie kapitanie, czym mogę służyć? Pan da kijak u siebie? Dobrze, pójdę do niego. Wszedł na górę po spadzistych schodach i znalazł się w brudnym korytarzu. Podszedł do drzwi znajdujących się na końcu i zapukał. Proszę, usłyszał w odpowiedzi. Crosby wszedł do środka. Było to wysokie pomieszczenie, skromnie umeblowane. Piec olejowy, na nim spodek z wodą, długa, niska kanapa, przed nią stoliczek, dalej duże zniszczone biurko, starannie zasłonięte okna nie wpuszczały dziennego światła. Wnętrze oświetlała lampa. Za zniszczonym biurkiem siedział niemniej zaniedbany mężczyzna o niezdecydowanej, znużonej twarzy człowieka, który wie, że nie radzi sobie z życiem i machnął na wszystko już ręką. Obaj mężczyźni pogodni. Pewni siebie Crosby i smętny, znużony Dakin zmierzali się wzrokiem. Witam, Crosby, powiedział Dakin. Wrócił pan z Kirkuku? Tamten kiwnął głową. Starannie zamknął za sobą drzwi. Te obdrapane drzwi, w których znalazła farba, miały jedną nieoczekiwaną zaletę. Były doskonale dopasowane, bez najmniejszej szczeliny na dole. Dźwięk oszczelny. Kiedy raz się zamknęły, zachowanie obu mężczyzn uległo pewnej zmianie. Kapitan Crosby stał się mniej energiczny i pewny siebie. Dalki zaś mniej się garbił i nie wyglądał już tak niezdecydowanie. Gdyby ktoś przysłuchiwał się ich rozmowie, byłby zdziwiony, że Dalkin jest zwierzchnikiem. Coś nowego, ser? Zapytał Crosby. Tak, westchnął Dakin. Miał przed sobą jakiś papier, wskazał na dwa inne listy i powiedział. To się odbędzie w Bagdadzie. Następnie zapalił zapałkę, przyłożył ogień do papieru i przyglądał się jak płonie. Kiedy papier się zwęglił, dmuchnął ostrożnie i popiół rozproszył się wokoło. Tak, powtórzył, wyznaczono Bagdad. Na 20 w przyszłym miesiącu mamy zachować ścisłą tajność. Na rynku mówi się o tym już od 3 dni, stwierdził sucho Crosby. Przez twarz wysokiego mężczyzny przemknął charakterystyczny dla niego znużony uśmiech. Ścisły tajny. Nie ma życie tajnych. Na wschodzie, nieprawdaż, Crosby? Nie ma, ser. Jeśli chce pan znać moje zdanie, to nigdzie nie ma rzeczy ściśle tajnych. W czasie wojny fryzjer w Londynie wiedział często więcej od naczelnego dowództwa. To nie ma takiego znaczenia w tej sprawie. Jeśli spotkanie ma się odbyć w Bagdadzie, to wkrótce trzeba go dodać do wiadomości publicznej i wtedy dopiero się zacznie, zwłaszcza dla nas. Myśli pan, że w ogóle do tego dojdzie? Czy wujek Joe, tu pozbawione respektu określenia, odniosło się do przywódcy wielkiego mocarstwa europejskiego, rzeczywiście coś zamierza? Chyba tym razem tak, przyjedzie, Crosby, powiedział Dakin i zamyślam, tak, chyba tak, jeśli spotkanie przebiegnie bez zakłóceń, cóż, to mogłoby być ratunkiem dla wszystkiego, jeśli tylko można osiągnąć porozumienie. I urwał. Twarz Crosby'ego wciąż wyrażała sceptyzm.
Czy, proszę mi wybaczyć, ser, czy to w ogóle możliwe? W jakim sensie? Jak to pan rozumie? Rozbi zapewne nie, jeśli wychodziłby tylko o zbliżenie dwóch ludzi reprezentujących całkowite odmienne ideologie, prawdopodobnie cała sprawa skończyłaby się tak jak zwykle. Jeszcze większością nieufnością, jeszcze większym anagonizmem. Ale jest trzeci element. Jeśli ta niesamowita opowieść Czarniszela jest prawdziwa, nie dokończył zdania. Nie wierzę w nią, ser, jest stanowczo zbyt niesamowita. Duncan milczał przez chwilę, widział wyraźnie szczerą, zatruskaną twarz, słyszał cichy, bezbarwny głos opowiadający niemieszczącą się w głowie historię i pomyślał dokładnie tak jak wtedy. Albo mój najlepszy, najbardziej godny zaufania człowiek zwariował, albo to wszystko prawda. Po chwili odezwał się tym swoim cichym, melancholijnym głosem. Karmiszer wierzył w to, jeśli odkrycia potwierdził przypuszczenia, chciał nam tam jechać i żeby nam znaleźć coś więcej i mieć dowody. Nie wiem, czy to było rozsądne z mojej strony, ale go opuściłem. Jeśli nie wróci, zostanie tylko moja wersja relacji Karmiszela, która z kolei jest wersją tego, co jest jemu, odpowiedział. Czy to wystarczy? Bardzo wątpię. Ale jeśli Charmichel we własnej osobie znajdzie się tutaj w Bagdadzie 20 i opowie nam swoją wersję jako naoczny świadek i przedstawi dowody. Dowody? Przerwał płatownik Rosby. Duncan skinął głową. Tak, ma dowody. Skąd pan wie? Szyfr. Wiadomość dotarła przez Sara Hasajna i zdecydowanie starannie biały wielbłąd z ładunkiem owsa przechodzi przez przełęcz. Urwał i po chwili mówił dalej. A więc Charmichel zdobył to, po co pojechał, ale podejrzewano go z samego początku. Są na jego tropie. Pójdą za nim wszędzie i co wiele niebezpieczniejsze, będą na niego czekać tutaj. Najpierw na granicy, a jeśli przejdzie przez granicę, wtedy kordon otoczy ambasady i konsultaty. Niech pan posłucha. Do jutra.